Witam. Jestem Arcisław, wy jesteście, wy to jest Dead of Boy. A to było krzesło, które strzeliło. Jesteśmy pod wapującą górą. Udało nam się oczyścić odrobinkę tego dymu z jakiegoś smolistego likwida za pomocą świętego światła, bo jak wiemy, ludzie, którzy wapują, robią to, żeby przysłonić słońce, ponieważ światło słoneczne ich razi. No. Zobaczymy, kto to tam w ogóle wapuje. A jak skoczył? Ej, ten jego kołczon to podobny materiał do moich aktualnych rękawic. Wiesz, mama zabawne. Mówiła, że giganci często odwiedzali góry Midgardu, zanim zniknęli. Zniknęli? Tak, pewnego dnia po prostu odeszli. Nikt nie wie czemu. Może wrócili do domu? Do Jotunheimu? Możliwe. Ciekawe, czy wyrzeźbiona twarz była hołdem dla jakiegoś ważnego giganta. Może ta twarz to był po prostu gigant. Okej, tutaj cały czas... Ujście! Dotarliśmy! Czarne tchnienie. Nazywa się... W sumie nawet nie mam pojęcia jak. Znikaj pomiocie piekielny. Który symbol? Ten na tarczy? Na drzwiach? Coś tu w ogóle leży? Okropnie tu ciemno. Fajnie, że to ten Bifrost nam służy jako latarka. Ma troszeczkę dziwny sposób świecenia. Ale nieważne. Czy to jest jeleń? Nie kojarzę żadnego giganta z głową jelenia. Ciekawe kto to? Ja kojarzę tylko jednego jelenia i to jest Eiktyr. Nie brakuje ma jednej lampki. Ale widzę misę. Okej, okay, to chyba nie jest Eiktyr. Co tam jest napisane? Ni zwierz związany, ni więzień w pętach, ni drzewo w ziemi mnie nie pamięta. Jakaś zagadka. A tutaj brakuje kamyka, no to trzeba po niego pójść. Szlak. No. Tutaj nie przejdziemy. Może nauczymy się to niszczyć? W jaskini? Dziwne. Draugr szybki. W tych szybkich przeciwników trudno jest trafić. Ojciec powinien poczekać, aż sami zaatakują i parować ich ciosy. Chłopcze. Coś jakiś głupio mądry się robisz. Nic. Shit. W sumie nic, ric. Przyjrzyjmy się, czy coś się wokół nie dzieje. Nie. O, jak trafił.
Nie mogę niczym rzucać. Jak to zaświeci, to coś się stanie? To nic nie znaczy, czegoś brakuje. Może drugiej połowy, baranie. Tylko gdzie on kurde jest? Bo tu nie ma nic. Tu nie ma przejścia. Jeszcze. Da się zejść w dół? Niby jo, ale tylko raz. To miejsce było ważne dla gigantów. Poddają nas próbie. No, chowając kryształ pod sufitem. Kurna. Już prawie to widzę. Runy! Mogę je od... To rozwiązanie? Wolność. Zgadza się. No to czytaj. Chłopcze. Boj. Ej, ja tego nie mogę puścić. Zepsuło się. Kurna. Śmiało. Dobra. Jest. Co to miało być? Co się dzieje? Spodziewałem się mostów. Kolejny sprawdzian gigantów. To zostawiłem ja? Aha. Fajne. I rozumiem, że oni tak za każdym razem jak chcą. Lepiej, prawda? Prawda. Najpierw w dół, a potem w górę. Są jednorazowe drzwi, tak? O to mi chodziło. Te przejścia są chyba za wąskie dla gigantów. Z czego się śmiejesz? O, mówisz poważnie. Zawsze mówię poważnie. Zapomniałem. Mama mówiła, że nie przepadasz za historią. Giganci to rasa jak elfy czy huldry. Nie muszą być wielcy. A wąż świata? Dobra, wąż świata jest akurat całkiem spory, ale nikt poza nim. To giganci to taka nazwa tak dla picu, tak? Taka nazwa dla picu, jak na przykład Łódź, bo to wiecie, no Łódź, a że nawet tam żadnej łodzi nie ma. Debile. Łuskowe karwasze skupienia. Gdyby nie to, że noszę to takie fajne. O, do temu co się stało z tymi portkami. Bounsują w rytm disco. To? Pieniądz? Pieniądz. Okej, stamtąd przeszliśmy, tutaj jest spadek i tam się lazło i jesteśmy tu. Jestem gotowy. Nie brzmisz na gotowego, chłopcze.
ciemno tu jak... Jak w jakiejś jaskini. O, wiedźmol. Jeszcze raz, jeszcze i dołeś. I bum. Chyba zaczynam łapać. Nie, to Kratos zaczyna łapać, że wiedźmę należy złapać. I potem raz, i drugi, i trzeci, co? Jaki szczurą. No. Rzeszty. No prawie no. No haczy. Nawet zostawia ślady. Nie... Jest nietrafialne, bo przelatuję, jestem poza zasięgiem, tak? To wygląda. No kurna. Się ładnie wbił. Nie mam pojęcia, co muszę zrobić, więc tak na razie zostaje. O! O! Pieniądz! Mój ulubiony. Co się nagle stało? Dlaczego to miejsce jest takie zbugowane? Okej, działa z powrotem. Już chciałem krzyczeć, że zepsuli mi lewe teino. Skarb, ale żadnej drogi do niego. To miejsce coś mi przypomina, ale no najpewniej mają te same te źródła. Jestem niezniszczalny. Strasznie niekonsekwentne to jest. Zium. Dead. O. Skąd wiedziałeś, że tam jest? Przyświecił. Baranie. Jezu, czemu te rzeczy muszą być tak rozsiane po całej mapie? To się człowiekowi maraton przypomina. Wiecie, ta gra, która była robiona przez twórców Halo i to jest praktycznie Halo, ale starsze. Jest w sumie za darmo, jak sobie pogooglacie, to jest oficjalnie na internetach do pobrania wszystkie trzy części. Jest takie, no, a co jakby Halo było zrobione w czasach, okolicach podumowskich.
tego pierwszego Duma. Bo to jest tego typu właśnie gra. To są wielkie mapy, labiryntowe praktycznie. Do dna. Jaki fajny kielonek. Przydałby mi się taki, bo jeden sobie rozwaliłem. No ale o czym to ja, maraton? No to tam są wielkie labiryntowe mapki i na nich rozsiane na przykład klucze albo takie właśnie szyfry do robienia i one są w różnych miejscach. W taki sposób, że metodą prób i błędów to trzeba dość spore kilometry przemierzyć, żeby zauważyć, czy w ogóle robimy jakąś różnicę i czy jest dobrze. Trochę dużo ty chciał. Mogę wyjść. Powiedz mi, co widzisz? No, to chyba ludzie, a nie giganci. Właśnie, łowcy skarbów. Widzisz pułapki? Faktycznie, jak dobrze, że je uruchomili. Ciesz się, że nie wstali z martwych. Nie podoba mi się tutaj. O, można się wrócić. Ja bym się wrócił. Bo tam pewnie jest jeszcze sporo do zrobienia. Okej, no to stołu nie ma. A był? Czytuj. Widziałem już to pismo. Wunsz! Nie możemy się porozumieć z wężem, ale nie mamy wątpliwości, że jest wrogo nastawiony do asów. Dopóki się nie wyniesie, nie uda nam się zniszczyć świątyni Tyra. Ale jego obecność podniosła poziom wody w jeziorze 9 na tyle, że świątynia została całkowicie zatopiona. Podróżowanie między światami jest więc utrudnione. Strażnik Kruków. Możesz to odczytać? Tak jest. Ja też mógłbym, ale nie chcę mi się wyciągać słownika. O, to Durathror. Jeden z czterech jeleni na drzewie świata. Miał pilnować wejścia do Jotunheimu, gdy giganci śpią. Myślisz, że tam jest? Nie wiem. To znałem jednego, a okazuje się, że są cztery. O ty! Aż kur... Ale ja nie cierpię tych uników. Prawie tak przyjemne jak uniki w Skyrimie, ale chwila, Skyrim nie ma uników, no właśnie! Też bardziej pasującym byłoby uniki w tym Kingdom Hearts, bo ostatnio grałem. O! Dokąd teraz? Naszym celem wciąż jest szczyt. Musimy iść w górę. What's that? A, to bloczek. Ten się świeci. Tego na razie nie zniszczę, bo jestem za daleko. To muszę podnieść od góry. Hmm.
Rany. Najwyższa góra światów. Mama widziała, że to szczyt gigantów? Nie. Jej prośba była bardziej zawiła, niż mogła się spodziewać. To chyba imię. Hraesli, czyli groza. Hraeslir, groza. Kto lub co mogło być tak nazwane? Co to? Dziwne. Jest tu świeca splątana sznurkiem i skórą jakiegoś zwierzęcia. To jakiś lampion? Ale nie ma knota. Na nic nam się to nie przyda. Bifrost oświetla nam drogę. O, o, o. Pieniądz. To pewnie był lampion. Halo! Przestań! Przecież ja tylko... Drzesz mordę. Dobra. A łociec skacowany. Nie działa. Serce góry. Co to takiego? Gdzie jesteśmy? W kopalni. Jeśli chwytak dosięga szczytu, nasz cel jest blisko. No dobra, jak go użyć? O, trafił. Myślałem, że rozpieprzy to znowu jakąś ścianę, jak zwykle. Wygląda na to, że coś tu jeździło. Chyba wiem, jak to działa. Chwytak jest tutaj. A jeśli ruszymy to... Lina chyba utknęła pod skałą. To było lekkomyślne. No i tak w sumie... Przepraszam. Rozwalił. Zacięło się. Trzeba więc tam pójść i to... O, fuck. Może wejdziemy na górę tamtędy, kiedy już zajmiemy się nimi. O, trafił. Powiedz kiedy? A, tak to działa. Się zastanawiałem, no do czego służą właściwie te duże kamyczki. Tutaj, ojcze! Ogień! Uwaga! Po mojemu to zrobiłem to dobrze, ale niech im kurna będzie, że nie. Praca skończona. Dobry refleks. 3800. Też czujesz, że jest coraz trudniej? No, trzeba wydać trochę punktów na umiejętności. Albo na ulepszenie jakichś runek, bo... Coś się dało ulepszać. Za expa. Za każdym... zjedzonym zrazem... Ten telefon muszę wyciszać. Przynajmniej raz na odcinek zadzwoni. Okej, rzucanie to ja mam w dupie kompletnie. Tu mogę to zrobić. Zmiana postawy. Zatrzymaj się na chwilę po dowolnym ataku pięściami, gdy przyjmiesz nową postawę. Ej, tak.
po każdym po którymkolwiek ataku na chwilę się zatrzymać. Nowa postawa R1, aby wykonać potężny cios podbródkowy. Wciśnij R1 jeszcze raz, aby wyprowadzić dodatkowy cios. Co jest po nim? A, to jest R2. To jest w sumie spoko, dodatkowe combo. Szkoda, że na toporku czegoś takiego nie ma, chociaż... Nie, wichrowe powalenie to jest co innego. A nie, nie, to jest dokładnie to samo. To jest w sumie to, czym są komba w... Komba. No, komba. W tym. W Devil May Cry. Tam to działa w ten sposób, że zaatakujemy dwa razy, potem czekamy chwileczkę i jeszcze raz, żeby zmienić kombo. Kolejne jest trzy razy i potem jest przerwa i tak dalej. O, słyszę kogoś. Co tu robisz, ziomek? Już się wami zajmuję. Rękojeść topora można nową stworzyć. Każde zabójstwo toporem przywraca życie. Wolałbym każdy cios. Duża szansa na zyskanie przepływu zdrowia po każdym udanym uderzeniu kata. To brzmi jak coś, czego bym bardzo chciał. Okay, jeszcze jednego pradawnego trzeba rozwalić, żeby zrobić. Szkoda, że mamy tu nie ma. Powiało chłodem, chłopczy. To jest pas pradawnych. Co on nam daje? Odporność na żywioły. 33%. Czego potrzebujesz? Pieniędzy. Co jeszcze? Co to było? A, bo ja zdychły jestem prawie. Stąd ten dźwięk. A i to rozumiem. Chyba kiedy indziej. Jeszcze tu wrócimy. Kiedyś. Może. Nie wiem. Jak wejść do tej skrzyni? O, pieniądz. To miejsce jest ogromne. To w końcu góra. Wielka. Jeszcze kawałek dalej. O, jeszcze on. No. 17 z 51. To prawie dużo. Znów pułanki. Tu jest tunel, ale nie zmieścisz się. Idź sam. Dobra. Zu, prawie. A. Żyjesz? Pewnie. Pewnie. Co ty tam gadasz, chłopcze? O, rozbiłem w powietrzu. Co się właśnie? Wyleczyło mnie całkowicie.
Nie zdech. Weź mi kur... Nie przeszkadzaj. Ja tu achievementa robię. O, przebiło jednak, dobra. Co ty na to? Masz potencjał, chłopcze. Możesz go przesunąć? Wygląda na ciężki. Pewnie, że mogę. Ale nie chcę. Zrobiłem most. Dobra, mam, może kiedy indziej. Jest to coś. Ruszył się! No i koniec. Wagon jest przywiązany. Widzę. Oj, problem. Chodźmy! What was that? Jak to się nazywało? Dobra. Dobra, jeszcze skorygować. Stój. Można wejść na górę, ale coś tutaj pewnie jeszcze leży. Na przykład ten tutaj trup. Szczur! Oh shit, a rat. Jakie głupie. To chcę zabić, a to mi ucieka. Kto wpadł na pomysł, żeby zrobić te śmiertelne szczury? O, zabiję. A, to jednak było to, co myślałem. Wydawał się jakąś taką głupią znajdźką. O, osełka. Za mną, Atreusie. Już idę. Dokąd? Tu nic nie ma. Tam coś jęczy. Ale nie mam fizycznej możliwości do niego wleźć, więc no... Hech. A, tu coś jeszcze jest. Od spodu to jest co, jakiś magnes? Co znalazłem? A, kieliszek. Dobra, tu nic więcej. Raczej w górę miałeś iść, baranie. No. O, wlazł. Brawo, chłopcze. Spójrz, następny lampion. Jej. Zostaw. Do czego one służą? Jest w nich coś niezwykłego. Czuję to. Może na przykład były puszczane na jakieś dożynki. Po co zlazłem? O, znowu to. Hej, ale ja chcę w tę stronę. Zwłaszcza tutaj przez most. Hmm.
Drażni mnie ten chłopak, nie przez to, że jest wkurzający, bo w sumie też jest wkurzający, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest takie trochę ten rozszerzenie naszych możliwości, ale jest tu mocno ograniczone. Mogę tam skoczyć? Mogę. Symbol cieni. Musimy uwolnić linę. Może się uda, jeśli przyciągniesz wagon. Może. Jaką linę? A tamtą. No to zaraz. Tu jest jeszcze sporo do znalezienia. I tego. Jeden guzik, ale zadziałało. O! Nowa porada. Ponieważ posiadają dwie sztuki broni, lubią wykonywać ataki łączone, ale możemy wybić ich z rytmu parując ich ciosy. Wow. To jest dokładnie ta sama porada, co była wcześniej. Tylko z troszeczkę innym... The fuck. Coś jeszcze tu... A, tam są. Hahaha, jakie głupki! Nie wiem, dlaczego złapał aż tyle ogłuszenia, ale złapał. Są czasem takie bezużyteczne. Jeśli się nie przyda, nie ruszaj go. Wiem. Zanim pójdę dalej, trzeba otworzyć ten skrót. Nie trzeba, ale fajnie by było. Na górę wracaj. Wystarczyłoby, żeby kopnął. Nie musi jeszcze złazić. Miałoby sens, gdyby... te skróty były zrobione tak, że zawsze, kiedy je znajdujemy, to chcemy zejść. Ale tak nie działa, co znajdujemy skrót, ale to jest takie skrócenie nam kawałka drogi. Nadal chcemy iść dalej. Zgubiliśmy się? No chyba ty. Co to jest? A, taki duży klejnot życia. Od tamtej strony się otwiera. Brzmi jak skrót. Oj. Będziemy skakać. Chyba jest tam. Gdzie? O, skrzynia. I znowu słyszę krasnala kującego jako blachę. Pikujące sokoły. Przywołuje widmowe sokoły, które pikują w kierunku wroga. To jest to atersikowa zdolność. Mniejsze obrażenia za to... w sumie nic. Nie wiem, po co mu to dałem, ale mu to dałem. Nie! Wracaj. Lekkie to nie będzie.
Dopiero co rzucałem całymi górami. Może otworzy nam drogę. No. Jazda! Jazda z trollami. Ej. Ale to ma rozrzut. Ała. To jest kurwa. Co on się tak dziwnie świeci? O god, he dead. No teraz gorszy przeciwnik, bo są... nietykalni. Chyba, że zrobię tak. Nie mam iframe'ów na uniku, to wykorzystam co innego. Co to kurwa miało być? Wracamy do koła. Rzeka ostrzy. Mocny. Wypadałoby zmienić mocny cios, bo jest troszeczkę słaby już na ten moment. Czemu nie mogę? Już nie jestem w trakcie walki. A, po prostu nie... A, dobra, bo cooldowny się nie wyczerpały. Poza walką mogłyby być resetowane tak... O, ale najwyraźniej nie. Mamy item do ulepszenia Lavatheina i to zrobimy zaraz. W sumie nawet teraz. Stąd wylazły te pokraki... Tutaj byliśmy. No, okay, tutaj siedzi ten. To jest atak, to nowy przedmiot. Ulepszyć Lewiatana. I po prostu dało możliwość zrobienia tej postawy, co nie? A szpon? Nawet ładnie. Hartowana stale ze Svartalfheimu. To jest kurna drogie. A ja znowu nie mam pieniędzy. O czym żeśmy jeszcze gadali? O wszystkim. Od początku wiedziałeś, jak obejść czarne tchnienie. Nie myśl sobie, żem cię mógł tamtędy poprowadzić, ty kupomięcha. Wiem, jak obejść większość rzeczy, a już zwłaszcza tutaj. Tak się składa, że swego czasu mój ród tu zawiadywał. Podrasował pułapki jotunów, a do tego zmajstrował okrężne ścieżki. W końcu szczwane z nich lisy. To mi przypomina. Uważaj ta na pułapki. Nie mówi się zawiadował, tylko sztygarował. Widzę, że ktoś nie robił researchu z polskiego tłumaczenia. Jak tłumaczysz krasnoludy,
dodajesz im śląski akcent, bo to tylko trochę rasistowskie. Raczej już nie pojedzie. No, czego tu nie rozumieć? Ta maszyneria wygląda na krasnoludzką, ale kamień obrobili go jotunowie. Może giganci nie tylko chowali we wnętrzu góry, ale po prostu... Chyba nie działa. Lubię Metroidvania, ale jak coś jest takim prostym barachłem, to jest trochę uwłaczające. To wcale nie wygląda jak jakaś specjalna przeszkoda. Zwłaszcza, że chodzimy z jebanym toporem. Się trochę zapowietrzyłem. Co to znaczy? Dobrze. Nie, to znaczy co innego na pewno. Zabawne. Co takiego? Ktoś tu napisał tylko dla jotunów, a ktoś inny dodał i krasnoludów. Mamy też się wpisać? Nie. Ja bym się wpisał. Wpisałbym coś i dla mnie też. Wiecie, bo to ma być śmieszne, bo to tak, wiecie, Ameryka, to jak w Ameryce, że w Ameryce to Amerykanie, ale Amerykanie to nie Amerykanie, tylko to bo są ci jednego koloru i ci drugiego koloru, są jeszcze inni, ale to jest nieważne, bo oni się nie liczą. A dobrze, myślę, że tu się coś naprawdę świeci. Pozbierałem chyba większość rzeczy, które chciałem. Jak tam mapa? 31%. To prawie wszystko. Coś w okolicach tej większej połowy. Jak ma na to wleść? A dobra, wiem. Okej. Okay. Na górę to wjedziemy już w kolejnym odcinku, gdyż ten jest taki fest. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie like, jeżeli teraz zobaczycie w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema.